Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. W dzisiejszym filmie opowiemy sobie o kilku książkach, które dotyczą wojny. I tej II wojny światowej, ale także wojny w ogóle. Natomiast nie będą to książki, które są typowymi wspomnieniami, tylko literatura dotycząca w pewien sposób wydarzeń wojennych. Mam wrażenie, że w ostatnich latach sporo książek, które powstają na temat II wojny światowej, ukazują ją w zupełnie innym świetle. W świetle, który bardziej przemawia do mnie niż typowe wspomnienia osób, które wojnę przeżyły. Zaczynamy od książki dosyć nietypowej. Jest to reportaż Gregora Zimmera pod tytułem Jak wychować nazistę. Co ciekawe, ten reportaż powstawał już w latach 30. To nie jest rzecz napisana świeżo. To jest rzecz, która powstawała na bieżąco, kiedy ten autor, Gregor Zimmer, był dyrektorem amerykańskiej szkoły w Berlinie. W tej szkole uczyły się dzieci dyplomatów, ale także było kilka dzieci pochodzenia żydowskiego, które otrzymywały tam edukację przed tym, jak zostały ewakuowane do Stanów Zjednoczonych. Ta szkoła sąsiadowała z inną szkołą, szkołą typową niemiecką dla chłopców i dyrektor szkoły amerykańskiej wystarał się o pozwolenie, aby móc uczestniczyć w zajęciach, w różnych zajęciach edukacyjnych, nie tylko zajęciach szkolnych, w których brały udział dzieci niemieckie. Zrobił to z ciekawości, żeby zobaczyć, dlaczego te dzieci niemieckie w tak okrutny sposób prześladują dzieci z jego szkoły? Co w tych szkołach niemieckich, co na zajęciach wtłacza się do głów dzieci i młodzieży? Jego obserwacje są naprawdę porażające. Dzieci w szkołach niemieckich były przystosowywane do tego, żeby zostać żołnierzem. Naprawdę od najwcześniejszych lat dzieciństwa. Dziewczynki natomiast były przyuczane do tego, aby być dobrymi gospodyniami oraz matkami dzieci. Ich głównym celem było rodzenie nowych członków III Rzeszy, rodzenie przyszłych żołnierzy. Ten mężczyzna był na przykład na różnych obozach letnich, był na zajęciach szkolnych, obserwował rozmaite zajęcia oraz dryle, którym poddawane były dzieci niemieckie. Jest to naprawdę przerażająca książka o sile edukacji, o tym, jak nauczyciele wyprali mózgi młodemu pokoleniu Niemców w latach 30. Co natomiast działo się z dziećmi, które nie były w stanie dostosować się do drylu w szkole? Co działo się z dziećmi, które miały pewne wady, które miały niepełnosprawności, które miały spektrum autyzmu? Otóż one trafiały do specjalnych instytucji, w których były obserwowane. Były obserwowane w różnych sytuacjach i przede wszystkim wyciągano wnioski, czy z takiego człowieka będzie dobry, posłuszny Niemiec. Jednym z lekarzy, którzy brali udział w takich obserwacjach, był znany nam Asperger. Dzieci Aspergera to jest kolejna książka, którą przeczytałam. Edith Schaeffer, tak się nazywa autorka, i pod tytuł Medycyna na usługach III Rzeszy. Ta książka opowiada właśnie o Aspergerze, który miał pod swoją opieką dzieci ze spektrum autyzmu. Wtedy jeszcze się to tak nie nazywało i on był pierwszy, który opisał pewne cechy zwane teraz zespołem Aspergera. Dlaczego w ogóle medyk, który był na usługach III Rzeszy, o tym jeszcze za chwilę powiem, przeszedł do historii? Tak naprawdę większość takich sytuacji była wygumkowywana. Ich nazwiska, tych lekarzy niemieckich, którzy nawet mieli jakieś zasługi w medycynie, ale poczynione kosztem zdrowia i życia innych ludzi, zostali zapomnieni z ich historii. Natomiast Asperger przeszedł do historii zupełnym przypadkiem. Dowiecie się tego z tej książki, nie będę opisywała. I Asperger, choć próbował się wybielać, on doskonale wiedział, co dzieje się z dziećmi, o których on i jego współpracownicy powiedzieli, że nie nadają się do tego, by być dobrym Niemcem, dobrym żołnierzem, dobrym
obywatelem III Rzeszy. Zazwyczaj te dzieci były skazywane na śmierć. Umierały w męczarniach, aczkolwiek w ich kartotece medycznej zapisywano, że umarły na przykład na zapalenie płuc czy jakąś inną chorobę, której nabawiły się po krótkim pobycie w szpitalu czy w tej instytucji opiekuńczej. Ta książka to jednak nie tylko biografia Aspergera. Tutaj mamy bardzo szeroko opisany system zdrowotny, medyczny III Rzeszy. Naprawdę przerażające, bardzo smutne, bardzo chwytające za serce, ale też pokazujące, w jaki sposób myśleli rodzice tych dzieci. Byli tacy, którzy oczywiście bardzo nie chcieli, żeby dziecko im zostało odebrane, ale byli też tacy, i było ich naprawdę dużo, którzy bardzo chętnie oddawali dzieci do takiej instytucji, licząc na to, że pozbędą się ich na zawsze. Kolejna książka, taki może przerywnik, to Wojna. Wojna z wydawnictwa Dwie Siostry, książka być może dla dzieci, aczkolwiek nie jestem przekonana. To taki artystyczny projekt, w którym autor ukazuje, czym wojna jest, bądź też czym wojna nie jest. Są tutaj bardzo piękne, poruszające ilustracje oraz krótkie opisy. Jeden z opisów, o ten tutaj, mówi, że wojna nigdy nie umiała tworzyć opowieści. No nie zgodzę się akurat z tym, ponieważ wiele opowieści, które przeczytałam, które mnie bardzo poruszyły, dotyczyły właśnie wydarzeń wojennych. I jedną z takich książek, która zupełnie odmieniła moje postrzeganie II wojny światowej oraz przede wszystkim obozów koncentracyjnych, jest książka Karoliny Sulej Rzeczy osobiste. Nie jest to najnowsza nowość, ponieważ Karolina Sulej w tym roku wydała kolejną książkę, która jest tak jakby kontynuacją tego reportażu, która się nazywa Historie osobiste. Ja jej jeszcze nie przeczytałam, ale dzisiaj skupię się na rzeczach osobistych. Karolina Sulej, reporterka, rozmawia z ludźmi, którzy przeżyli obóz koncentracyjny, taki czy inny, bo to nie tylko jest książka o Auschwitz, oraz także zagląda do dokumentacji. Rozmawia także z historykami i stawia taką tezę, że rzeczy osobiste były bardzo istotnym elementem przeżycia, przetrwania podczas II wojny światowej, podczas pobytu w obozie koncentracyjnym. Że cały ten system obozów koncentracyjnych został stworzony na takiej zasadzie, aby od pierwszej chwili pozbawić człowieka godności, aby pozbawić go nadziei na lepszą przyszłość. Na samym początku ludziom konfiskowano absolutnie wszystko, co do nich należało. Obcinano im włosy. Robiono to oczywiście w sposób bardzo niehigieniczny, ale także bardzo publiczny przy wszystkich innych więźniach, przy udziale także gestapowców czy strażników obozu koncentracyjnego. I rzeczy osobiste miały ogromną wartość dla osób, które przebywały w obozie koncentracyjnym. Czasami one miały wartość taką jak życie i śmierć. Człowiek, który miał coś osobistego, czuł się człowiekiem, nie czuł się rzeczą. Były bardzo w obozach koncentracyjnych popularne takie torebki, które przewieszano sobie przez ramię, w których trzymano rzeczy osobiste. Na przykład, nie wiem, szczotkę do mycia, jakiś kawałek szmatki, kawałek mydła. Ponieważ, o czym nie wiedziałam, osoby, które były zadbane w miarę możliwości w obozie koncentracyjnym, miały o wiele większą szansę na przeżycie, ponieważ nie były postrzegane jako rzeczy, tylko jako ludzie. Naprawdę książka, która całkowicie odmienia nasze postrzeganie obozu koncentracyjnego oraz więźniów tego obozu. Doskonała rzecz, poruszająca, wzruszająca, wnosząca mnóstwo nowych informacji. Bardzo Wam polecam. Wojna działa się także na wschodzie, na Kresach. Książka Jerzego Szperkowicza, Wrócę przed nocą, opowiada historię osobistą, historię rodzinną. Opowiada o rodzicach autora, którzy zginęli w czasie wojny. Matka zginęła w sposób najbardziej okrutny. Została wydana Niemcom przez sąsiadów. Co nimi kierowało? To co zwykle.
zazdrość, jakaś nienawiść, jakieś nieprzerobione krzywdy. Bardzo, bardzo smutna jest ta historia, ale bardzo słabo się ją czyta. Powiem Wam, że trudno mi było się przebić przez tą książkę, ponieważ autor te wspomnienia ze swojego dzieciństwa miesza ze wspomnieniami ze swojej współczesności, ze swoją starością tak naprawdę. Opisuje jakieś swoje perypetie zdrowotne, mieszkaniowe itd. I wplata w to właśnie tę historię rodzinną, historię pewnej małej wsi na Kresach, w której doznał tak wiele, wiele złego. Nie odradzam Wam tej książki, bo myślę, że każdy ma inną wrażliwość i w inny sposób będzie postrzegał tę historię. Dla mnie sama historia doskonała, natomiast sposób jej opisania nie do końca do mnie przemawia. I mam jeszcze jedną książkę, której autorka Irena Wiszniewska postanowiła zbadać pewną tezę. Otóż uznała, że powstaje mnóstwo książek dotyczących osób, które pomagały ludności żydowskiej, które zasłużyły się w bardzo pozytywny sposób i ratowały ludzkie życia. Natomiast wiemy, że mnóstwo było także w Polsce szmalcowników, było mnóstwo osób, które szły na współpracę z gestapo, które robiły wszystko, żeby się wzbogacić, aby wyrównać jakieś krzywdy wyimaginowane bądź prawdziwe. I ta autorka postanowiła znaleźć osoby, których dziadkowie, pradziadkowie w taki bardzo zły sposób zapisali się w historii. Osoby, które wiedzą o tym, że ich przodkowie dokonali czegoś bardzo, bardzo złego. I kiedy już miała umówionych rozmówców do tego reportażu, nagle okazało się tuż przed samymi wywiadami, że wielu z nich zaczyna się wycofywać, że nie chce nieść tego wstydu lub też uznaje, że jest to sprawa, która nie powinna być omawiana w taki sposób, bo być może jest jakaś przekłamana. Książka ta nazywa się Tajemnica rodzinna z Żydami w tle. I ta książka byłaby super, gdyby ci rozmówcy nie zawiedli. Natomiast wiele tych rozmów dotyczy jednak tego, że oni próbują się wycofać, że próbują umniejszyć krzywdy, których dopuścili się ich bliscy, bądź też zaczynają konfabulować i wymyślać, że nic nie jest udowodnione, że tak naprawdę nic się nie stało i lepiej w ogóle o tym nie pisać i zapomnieć. I autorka wysuwa taką tezę, że taka jest narracja rodzinna, że o tym się nigdy nie rozmawiało po wojnie, że pewne rzeczy były co najwyżej gdzieś tam przekazywane sobie szeptem na ucho, ale nigdy się o tym nie mówiło otwarcie. I kolejne pokolenia tak naprawdę nie mają pewności co do tego, co się stało i wybierają życie w niepewności, nie próbują wyjaśniać tego, co mogło zajść w czasie II wojny światowej. Nie jest to lektura obowiązkowa, ale jeżeli interesują Was takie tematy, to myślę, że warto do niej zajrzeć i zobaczyć, jak te rozmowy przebiegały. Moi drodzy, to są wszystkie książki na ten temat, które mam przeczytane, aktualnie. Mam nadzieję, że temat Was zainteresował, że pokazałam historię II wojny światowej w trochę inny sposób, że sięgniecie po te książki, a Wy powiedzcie mi, co ja powinnam jeszcze przeczytać, żeby to były książki, wiecie, takie napisane współcześnie, przekrojowo, pokazujące II wojnę światową od zupełnie innej strony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, 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 pa.